Siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym z zespołów. Szósty set. Nowy odcinek podcastu siatkarskiego Szósty Set, tym razem nie o Plus Lidze, a o Lidze Mistrzów i tym razem nie w trzyosobowym składzie tradycyjnym, a mamy też z nami gościa specjalnego, Żelisław Rzeżyński, Kanal Plus Sport, witamy. Bardzo mi miło, nigdy nie myślałem, że tyle osiągnę, że znajdę się w siatkarskim podcaście i to tak godnym. Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie. My nigdy nie spodziewaliśmy się, że chyba też takie persony będziemy mogli gościć u nas, no ale też wykorzystując jakieś tam wspólne znajomości udało się dogadać, no ale z kim innym mielibyśmy porozmawiać o tej siatkówce w wydaniu Ligi Mistrzów, jak nie właśnie z przedstawicielem stacji, która będzie miała w tym sezonie możliwość komentowania w zasadzie wszystkich spotkań Ligi Mistrzów. W zasadzie, wszystkie pokazujemy. Tak, pokazujecie wszystkie bez wyjątku i czego nowego mogą się spodziewać widzowie w tym sezonie, albo czy może kontynuacji sprawdzonego modelu, bo muszę przyznać, że cała oprawa zeszłoroczna mi osobiście bardzo się podobała. No właśnie, bardzo dużo ciepłych słów usłyszałem od wielu osób. Pamiętam, że gdy okazało się, że Kanał Plus kupił prawa na 2 lata do siatkarskiej Ligi Mistrzów, to w którejś z hal rozmawiałem z Marcinem Lepą, Jurkiem Jelewskim i mówili, to co będziecie chcieli od nas kogoś podkupić, no ale skąd weźmiesz ekspertów? Ja mówię, no mam już swoje koncepcje, także no nie ukrywam, że ucieszyłem się, jak powierzono mi tę misję stworzenia tutaj działu siatkarskiego i no, myślę, że wszyscy mamy sporo radości, że udało się parę nowych głosów na antenę wprowadzić. Zresztą no, TVP praktycznie przejęło naszych ekspertów w całości na lato i miło się tego słuchało. Cieszę się, że dziewczyny komentują mecze dziewcząt, bo inny sport, kobieca siatkówka, no więc jak inny sport, no to inni eksperci są potrzebni, dlatego wprowadziliśmy dziewczyny. No dużo przygotowań to wymagało, ale no, cieszę się, że dużo osób ze środowiska wygląda, dobrze się ogląda, dobrze się słucha. Z nowości no niestety straciliśmy Oskara Kaczmarczyka, czyli ważnego gracza. Odszedł ofensywny, tak, po przekątnej z rozgrywającym tak, zawsze. Jak Oskarowi idzie w Szwajcarii, bo on tam objął jedno. Byłem u niego, w ogóle na początku był zdziwiony, że na tak długi czas dostał kontrakt, że tylko półfinału wymagają. Bardzo ma dużo pracy, jestem pod wrażeniem tego, co wymyśla, bo byłem 4 dni u niego w Szwajcarii z synem, no to powiem, że od 4 do 23 pracuję. Jego treningi są naprawdę ciekawe, bo na 2 byłem. Niesamowitą ilość sprzętu wykorzystuje. Mówi, że też zrozumiał te Stupid Games Heinena, jak to wpływa na rozgrzewkę, na rywalizację, na morale grupy. Także wprowadził też to do siebie nawet w innych formach. No niesamowite potrafi wymyślać gry, zabawy. No trzymam kciuki. Na razie tak pół na pół środek tabeli. Przegrany ostatnio bardzo trudny mecz z liderem z Amirsville, ale drugi atakujący grał na środku i no, niestety nie udało się zrealizować tego, co w zeszłym sezonie w Bełchatowie Roberto Piazzy, gdy ten wariant z Stepanem na środku no, po prostu z konieczności zagrał. Ale trzymam kciuki za Oskara, bo no, jestem pod niesamowitym wrażeniem jego roboty, którą tam wykonuje. No niekiedy w polskiej lidze po prostu nie ma miejsca dla wszystkich. Po prostu no, jesteśmy tak. Ligą bardzo mocną, co powoduje, że i wielu zawodników i też jak widać trenerów, czy też Mariusza Sordyla można tutaj wskazać jako taki przykład osoby, która po prostu gdzieś no, nie mogła znaleźć dla siebie miejsca w składzie drużyn no, plusligowych jako pierwszy trener, no więc szukają tych rozwiązań za granicą, szukają swojego doświadczenia i faktycznie je znajdują, czyli tak, jakie A właśnie, bo musicie mnie pilnować, bo wy nie wiecie, że ja to dygresja od dygresji i trudno do tego głównego pnia drzewa wrócić. W każdym razie, no, uznałem, że Oskara nie da się zastąpić, niestety, 1 do 1, jeśli chodzi o te jego analizy studyjne. On się czuł jak ryba w wodzie, stając przy piero, rysując wszystkie strzałki, analizując grę, dlatego no, uznałem, że powierzę to Milenie Sadurek i Danielowi Plińskiemu. Oni na tabletach przy stole będą analizować na bieżąco, nie będzie więc tego łączenia w naszych magazynach ze studiem analiz, natomiast analizy uważam bardzo ciekawe też są, bo już to pokazali przy siatkówce żeńskiej Daniel i Milena. No, będziemy jeździć też na mecze wyjazdowe, tam na gorąco przeprowadzać rozmowy, które później będziemy emitować nie tylko na antenie, ale też będą się znajdowały w internecie, będą w naszych magazynach. Z ciekawostek, no co jeszcze? A Piotrek Olenderek będzie też nam pomagał, jeśli chodzi o analizy, no czyli wyciągamy człowieka z reprezentacji Polski kobiet. Witek Roman też się zajmie częściowo analizami w naszym studiu. No, postaramy się dorzucić jeszcze kilka ciekawych takich materiałów, jak w zeszłym sezonie z Terziczem, z Heinenem, do Heinena też, może do Perugii pojechać, żeby tam na spokojnie porozmawiać, bo tu jak przyjedzie, to wyobrażam sobie szaleństwo w Warszawie, jakie będzie Leon Heinen równocześnie i mecz na Torwarze, więc tutaj pewnie nie byłoby tyle czasu, ile byśmy chcieli na rozmowę, ale no mówię, przysiadamy nad tym bardzo mocno. Wszystkie mecze oczywiście transmitowane, wszystkie komentowane. Niektóre tam, parę meczów bodajże tylko w aplikacji się znajdzie, bo jest taka kolejka, że grają i mężczyźni, i kobiety, i jeszcze Ekstraklasa, więc nawet u nas choć tych anten jest dużo, to braknie. Czyli nawet spotkania dla koneserów, czyli nie wiem, Michostroj, czeskie Budziejowice, z Fenerbahce, Stambuł, myślę, że też usłyszymy. No tam, chociaż tam mamy Mariusza Sordyla, to nie jest akurat taki mecz dla koneserów. Dla koneserów to były mecze, wiesz, to były mecze Hameliny z Dynamem Moskwa. Więc kilka postaci z Fenerbahce. Tak, więc jest kilka... A ciekawa historia, mogę wam powiedzieć, że jak byliśmy właśnie w Stambule na meczu budowlanych w zeszłym sezonie, budowlanego Chemika w zeszłym sezonie, to rozmawialiśmy z Dariuszem Stanickim, dyrektorem. Mówię, no co Darku, tam wyciągasz kogoś z polskiej ligi? On się tylko uśmiechnął, no zobacz. Ja mówię, o, ten uśmiech świadczy, że co? Że już, a to był chyba grudzień może, początek grudnia jakoś. Ja mówię, ale to co, teraz on? No na pewno od przyszłego sezonu, a być może już teraz. Wracam do kraju i mówię tak, Patrzę, co się dzieje w Jastrzębiu, Oliwa i mówię, no to zgadnę, gdzie on się odnajdzie, ten Oliwa. Tak, no i myślę, że odnalazł się bardzo dobrze w ekipie Mariusza Sordyla. No ale zanim poruszymy temat Fenerbahce Stambuł, zanim poruszymy temat grupy, w której polskiej drużyny nie ma, to może po prostu zacznijmy od tych kwestii sportowych. No chyba tradycyjnie faworyci są ci sami, czyli nic się specjalnie w tym układzie sił w europejskiej siatkówce nie zmienia. Dalej Rosja, dalej Włochy. No i chyba jednak my w tym trzecim szeregu, nie wiem czy się zgodzicie, może Kuba. No patrząc na sytuację transferową w polskich drużynach i fakt, że żadna z drużyn, która występuje w Lidze Mistrzów w tym sezonie, może poza Jastrzębiem się nie wzmocniła, mamy wrażenie pewnie, że trochę osłabiła, no to mam wrażenie, że będzie nam ciężej jeszcze niż w latach ubiegłych Final Four, mając na uwadze to, że rosną nowe potęgi w Rosji, mając na uwadze to, jak w dobrej dyspozycji są przede wszystkim Civitanowa czy Lube, w jakiej dyspozycji jest Perugia, także wydaje mi się, że w tym roku Final Four będzie naprawdę po raz pierwszy, mam takie wrażenie, już dużym sukcesem, bo zawsze myśleliśmy o medalach, pamiętamy, tak, finał z Kry, centymetry od wygranej, pamiętamy Resowie w Berlinie, drugie miejsce. W tym roku Final Four to moim zdaniem maksimum. No, zwłaszcza, że nie ma Final Four. ale no, do tej czwórki, ja wiem, o czym mówisz zresztą. No mi się ten system nie podoba i ja od razu powiem, że to jest jakiś dziwny wymysł z tymi super finals, z 2 finałami jednego dnia, umniejszanie radości jednych, no, zabieranie połowy terenu. No, mi się to nie podoba, ale zgadzam się z tobą niestety w 100%, chociaż też patrzymy na grupy i mi wychodzi, że wszystkie 3 zespoły naprawdę mają podstawy, żeby myśleć o wyjściu z grupy. A jak się wyjdzie, no to pokazał trefl, prawda? I Mr. Champions League, czyli Andrea Anastasi pokazał, jak przeciętnym składem można rzucić wyzwanie gigantom, więc no, patrzę z nadzieją na ten sezon. Choć tak, z obawami takimi jak ty. Jakie zdanie twoje, Filip? A czy odnośnie w ogóle tego, że nie ma Final Four, czyli mamy półfinały i dopiero to Super Final, mi akurat się takie rozwiązanie podoba, bo nie byłem z kolei fanem takiego systemu, gdzie gospodarz po fazie grupowej już miał awans do Final Four. To w przypadku było chociażby, nie wiem, Berlina w ostatnich latach, gdzie grał też ASEKA Resovia i mi się wydaje, że to podnosi po prostu poziom, gdzie w półfinale są rzeczywiście ci, którzy sportowo sobie ten udział tam wywalczyli, a nie jakieś kluby, które trochę sportowo odstają. Także moim zdaniem to było dobre rozwiązanie, takie jak jest teraz, bo chociażby w Berlinie, mimo że nie grał zespół z Berlina, to było chyba 9000 ludzi na finale i całkiem fajna oprawa była zrobiona. Tylko problem będzie taki, żeby znaleźć jeszcze inne hale, gdzie można by takie turnieje rozgrywać i żeby byli ludzie, no bo na przykład nie sądzę, żeby zrobić, powiedzmy, finał Ligi Mistrzów w Czechach i zapełnić halę, no nie sądzę. Może być trochę z tym problem. Jakub Nowotny mógłby się z tobą nie zgodzić, ale on jest wiecznym optymistą, natomiast ja tutaj... Oczywiście masz rację, że to kwalifikowanie zespołu tylko dlatego, że jest gospodarzem, było skrajnie niesprawiedliwe i no takie no wręcz gorszące dla niektórych. Pamiętamy 3 z rzędu organizowane Final Four w latach parzystych w Łodzi. Pojawiały się głosy o podważaniu wartości sportowej, tak, po prostu takiego awansu. No tak, natomiast Skra pokazywała tam, że mogłaby się też przebić. No, trudno też nie skorzystać z tej furtki, ja to rozumiem. Natomiast dlaczego nie zorganizować Final Four, gdzie wszystkie zespoły po prostu grają o awans i miesiąc dać później na organizację? Skoro można wytypować miesiąc przed to miejsce na te superfinały jak Berlin, no to mnie by się marzyło, żeby wytypować takie miejsce na Final Four, do którego wszystkie 4 drużyny muszą się zakwalifikować, gdzie nie będzie od razu gospodarza z automatu. I to byłoby dla mnie optymalne rozwiązanie, bo mówię, nie pod... fajnie, bo wtedy cztery najlepsze drużyny w jeden weekend razem spotykają się, prawdziwe siatkarskie święta. Tak jednego dnia upychać kolanem 2 mecze, no to, może tutaj to byłoby fajne. Dobrym rozwiązaniem pójść śladami piłki ręcznej, tak? I co roku ten finał w Lanxess Arenie w Kolonii, który cieszy się zawsze popularnością, może to jest droga, którą warto pójść, żeby brać jedno miejsce na parę lat, gdzie będzie odpowiednia widownia, ale też będą musiały się 4 drużyny zakwalifikować po prostu. Jak najbardziej, jestem za. Ale niestety to nie my decydujemy. Fajne zdanie, są czasami takie zdania, które żałuję, że nie ja napisałem, takie fajne zdanie do dzisiaj brzęczy mi w uszach, bo mamy teraz tę 13. rocznicę Mistrzostw Świata w Japonii. Spędziłem je praktycznie w całości w towarzystwie Rafała Steca, bo się okazało, że sekretarka Agory i sekretarka wtedy Faktu, dziennika Polska, Europa, Świat się kolegują. I po prostu wykupiły nam dokładnie takie same połączenia, te same hotele, więc z Rafałem cały miesiąc jeździliśmy wtedy po Japonii i Rafał napisał takie zdanie, że po którejś konferencji, że światową siatkówką rządzą niestety panowie spoceni grubi panowie z mentalnością i wyglądem cinkciarzy spod Peweksu. I to jest genialne zdanie, które do dzisiaj pamiętam, także pozdrawiamy Rafała i choć ci europejscy włodarze, piękne słowo, włodarze, wyglądają trochę lepiej, to nie podoba mi się sporo ostatnich ruchów. Dygnitarze, włodarze, no tam tych takich określeń można byłoby szukać lekko, nie wiem, trochę bagatelizujących. No ale dobra, może przejdźmy już do kwestii sportowych. 8 drużyn znajdzie się w ćwierćfinale, mamy 5 grup, 5 zwycięzców grup i 3 najlepsze drużyny z 2. miejsca. No i może zacznijmy faktycznie od grupy C. Grupa C, tutaj grupa, w której mamy Jastrzębski Węgiel, jeśli dobrze kojarzę, tak? Jastrzębski Węgiel w swojej grupie ma jednego rywala z absolutnie najwyższej półki, czyli Zenit Kazań, i 2 rywali, o których można byłoby powiedzieć, że no chyba w starciu z nimi Jastrzębski Węgiel powinien być faworytem, ale to też nie są drużyny, jakieś wyjątkowo słabe. No, mówimy tutaj o już nie Noliko Maseik, a mówimy o Grignard Maseik. No i kto uzupełnia stawkę? Halkbank. Tak, Halkbank Ankara. I tak szukałem wspólnego mianownika dla tych 4 drużyn i znalazłem dla 3 drużyn, czyli i Jastrzębski Węgiel, i Halkbank Ankara, i Zenit Kazań nie otworzyły najlepiej swoich sezonów klubowych. No bo tak, Jastrzębski Węgiel tych kilka spotkań z faworytami Plus Ligi na początku sezonu zaczął źle, Roberto Santilli zwolniony, w Zenicie Kazań no już Werbow na stanowisku trenera, już bez wsparcia Władimira Alekno, on gdzieś tam z boku obserwuje i ten Zenit Kazań też nie wygląda zbyt dobrze, ten eksperyment z Michajłowem na przyjęciu chyba nie do końca się sprawdza. No i Halkbank Ankara otworzył swój sezon w Turcji od 5 porażek. No i Żelek, jak myślisz, jakie szanse dajesz Jastrzębskiemu Węglowi na to, żeby, powiedzmy, nawet nie mówię tutaj o zajęciu 2. miejsca, no bo 2. miejsce myślę, że jest w zasięgu, ale jakie szanse dajesz na zdobycie, nie wiem, 10-12 punktów, które mogą pozwolić im marzyć o wyjściu z grupy i o awansie do ćwierćfinału? Ciężko będzie, to jest wyrównana grupa. Wiadomo, że zawsze łatwiej wyjść z tego drugiego miejsca, kiedy ma się jednego chłopca do bicia, typu czeskie Budziejowice, no ta szansa, którą zmarnowała w zeszłym sezonie Zaksa. Natomiast no, z drugiej strony no, można z tym Zenitem Kazań powalczyć, zwłaszcza, tak jak mówisz, w takiej formie, w jakiej jest teraz, z Zenitem, który ma swoje kłopoty, a część tych problemów Jastrzębskiego Węgla, mam wrażenie, już jest za nimi. No takim też, no, każda drużyna potrzebuje takiego mitu założycielskiego, meczu, który daje wiarę. No i ten mecz ze Skrom może być czymś takim, bo gorąca atmosfera, emocje buzujące. Zobaczymy, jak Jastrzębianie sobie poradzą. No i mam wrażenie, że odżyli. Konarski odżył, Kampa odżył, więc no, chyba coś tam z Santillim do końca nie grało, bo mnie osobiście zdziwiła decyzja, że zwalnia się trenera, którego wcześniej się wykupywało. Czekało na niego, chciało go bardzo. Ale no tam potrzebne było świeże powietrze w tej szatni. Myślę, że to bardziej nie grało niż wartość sportowa, bo to jest przecież bardzo mocny zespół. To jest zespół, który z powodzeniem może myśleć o finale Plus Ligi. Ja myślę, że akurat Jastrzębski Węgiel jest trochę wyżej sportowo aniżeli Halkbank Ankara i Grignard Maseik, a na pewno powalczy z Zenitem, być może powalczył, ale Halkbank Ankara to już nie jest ta marka sprzed lat, gdzie był chociażby Stojczew, Juan Torena, Kaziński Kubiak i tak dalej, czy nawet Michał Kubiak i Marcin Możdżonek chociażby w poprzednich latach. Teraz w ich składzie jest tylko 2 obcokrajowców i są to obcokrajowcy, którzy w ogóle nie robią obrażenia wielkiego, jak z tamtych lat, bo chociażby Dmitrij Bachow czy Georgi Seganow to raczej przeciętni zawodnicy. A też w sumie ciekawostka taka, że w Salbanku odszedł teraz trener Giuliani i po raz pierwszy od sezonu 2011-12 jest Turek trenerem, wieloletnim do tej pory asystent trener Attik, także no te kilka sytuacji właśnie z transferami obcokrajowców, turecki trener plus słaby start ligi, wydaje mi się, że świadczył o tym, że Halbank Agara to już będzie zespół poniżej poziomu sportowego Jastrzębskiego Węgla, tak mi się wydaje. A z kolei Greenard Maseik dobrze zaczęli sezon i po prostu dobrze wyglądają. Wydaje mi się, że Kuba, chyba sprawdziłeś sobie trochę ten zespół, tak? To jest hala w Belgii, w której polskim drużynom zawsze w przeszłości grało się trudno i tam traciliśmy punkty. Często te mecze kończyły się 3-2, także ja bym tutaj chyba wskazywał na to, że najłatwiejszy wyjazd będzie paradoksalnie do Turcji, bo też troszeczkę odeszli kibice od drużyny Halbanku i też ta atmosfera już nie jest taka jak w tych właśnie najlepszych latach, że ta hala tak buzuje. A jeżeli patrząc jeszcze na Jastrzębie, no to mam takie wrażenie ze swojej perspektywy, że to chyba coś było... Luke Reynolds najbardziej trafił do głów, jakby obserwując jego zachowanie w czasie meczu z Oskry, no to on się mniej skupiał na taktyce, czy na doradzaniu zawodnikom jak grać, tylko bardziej na tym, żeby oni w siebie uwierzyli. Dużo rozmawiał z Kolnarskim, dużo rozmawiał z Fornalem. Jestem ciekaw, jak Slobodan Kowacz do tego podejdzie, czy będzie narzucał swoją własną, po pierwsze nie tylko taktykę, ale też rytm treningowy, czy też bardziej skupi się na utrzymaniu formy fizycznej, do której zaczęli, tak jak powiedziałeś, zawodnicy wracać, no bo przy możliwościach Jastrzębia na zagrywce, które było widać w meczu z Oskrą, szczególnie w tej breaku, Zenit z tym przyjęciem, z Michajłowem, który jest łatwy do ustrzelania, okej, no trzeba unikać gapeta, no to jest szansa, tak, u siebie szczególnie powalczyć. Trzeba, nie można tego... I w Zenicie jeszcze nie będzie Wierbowa, który był w poprzednim sezonie, a teraz będzie na ławce trenerskiej. Zresztą to łączy też, bo przecież już jutro przyjedzie, a pojutrze poprowadzi drużynę też inny doskonały libero, czyli Iber, który przyjedzie z Tours, więc z tym, że tak jak patrzyłem, powiem wam, na statystyki, ciekawostka, na statystyki Ligi Francuskiej, no to najgorsze statystyki przyjęcia ze wszystkich libero w lidze ma właśnie ten prowadzony przez Eno, czyli w Tours, więc taka ciekawostka, że może jeszcze nie zdążył wszystkiego przekazać. Natomiast po Halbanku zgadzam się z Filipem w 100%, że no, tam po prostu trzeba myśleć o 3 punktach mankarze, jeśli chce się awansować. Natomiast wiadomo, że te podróże do Turcji klasą ekonomiczną, no to nigdy dla siatkarzy nie jest łatwe zadanie i to jest takie największe wyzwanie przy Lidze Mistrzów, żeby znieść dobrze te podróże i właśnie po takiej podróży nie stracić punktów z zespołem przynajmniej teoretycznie słabszym. I tak jeszcze trochę rozwijając ten temat, to w przypadku wszystkich tych 3 drużyn bardzo ciężki będzie grudzień, bo w zasadzie od teraz, czyli w zasadzie od tej kolejki już pierwszej, która rozpoczyna się 3 grudnia we wtorek, będzie grane środa, sobota, czy tam w zasadzie weekend, środa i tak w zasadzie do samych świąt i będą podróże, nie będzie dużo czasu na spokojny trening i z punktu widzenia, takiej ligi belgijskiej, dajmy na to, czy ligi tureckiej, być może ten terminarz nie jest aż tak mocno upakowany, no bo akurat Turcy nie grają w tym turnieju eliminacyjnym też do Mistrzostw Europy w styczniu, więc być może tam trochę więcej czasu będzie, może będą świeżsi trochę, a jeżeli tej formy fizycznej nie uda się zbudować teraz, jeżeli ona nie jest dobrze zbudowana, no to te podróże będą na pewno męczyć, a jednostek treningowych może po prostu zabraknąć, żeby pewne kwestie korygować. To jeszcze takie jedno pytanie zadam. Czy wiecie, jaki jest, powiedzmy, jeden zawodnik w drużynie Maseik, który ma przeszłość plus ligową? Nie przyglądałem się jeszcze, ja poddaję się. Jonas Kvalen. Tak, Jonas Kvalen. I to jest bardzo ciekawa postać, bo to jest chłopak, który przychodził, już nie pamiętam, to było chyba 6-7 lat temu, był w Intykpolu AZS-ie Olsztyn. I on przychodził wtedy na pozycji rozgrywającego, i generalnie raczej często jego koledzy w niecenzuralnych słowach wypowiadali się o jego umiejętnościach rozgrywania, nawet na treningach. I on chyba troszeczkę, jak też Abdelaziz Nimir, stwierdził, że chyba jednak rozegranie to nie do końca będzie jego bajka. I on ostatnie kilka sezonów spędził na pozycji atakującego i radził sobie naprawdę całkiem nieźle na poziomie tej Ligi Belgijskiej, no a w tym sezonie już jest na przyjęciu. Więc to właśnie taka jakaś jedna ciekawostka, jaka mi się nasunęła o Maseik, więc ciekaw jestem, czy Nimira może kiedyś też będą próbowali przestawić na przyjęcie, ale on chyba sobie zbyt dobrze radzi w ofensywie. Panowie, jak siatkówka zostanie na więcej lat w Kanal Plus, to się do was odezwę w sprawie dłuższej współpracy przy okazji spotkań, bo tak, możemy. Zrobimy taki kącik ciekawostek, statystyki w magazynie i jakoś się dogadamy, mam nadzieję. Myślę, że mamy coś do zaproponowania. No właśnie, czyli jakbyście mieli ułożyć wyniki w grupie na koniec? Zenit Kazań, Jastrzębski Węgiel, Noliko Maseik, Halkbank Ankara? Tak. Myślę, że tak. Jestem za, tylko mówię, Zenit na pewno straci punkty, jestem o tym przekonany. I fajnie, żeby stracił te punkty na rzecz Jastrzębian, bo to mogą być kluczowe punkty właśnie przy walce tej korespondencyjnej o jedno z trzech najlepszych drugich miejsc. No w ogóle ten system też jest dla mnie jakimś koszmarkiem, bo to jest po prostu, ja tego nie rozumiem. Jak można porównywać drużyny, które grają z zupełnie innymi przeciwnikami, po co to robić? Nie rozumiem. Aczkolwiek to system, który dostarcza wielu emocji, bo o ile 5 zwycięzców grup w poprzednim sezonie było znanych przed ostatnią kolejką fazy grupowej, to o drugie miejsca, te, które dawały awans, biło się wszystkie 5 grup, także tam wszystkie zespoły jeszcze do ostatniej kolejki miały szansę awansować. No pamiętamy, pamiętamy jak Bruno dokładnie poszedł tak na zagrywkę w meczu z Zaksą i wprowadził Skrę do dalszej fazy, więc dokładnie. A u dziewczyn przecież Koneliano wisiało na włosku i dopiero Minczanka Mińsk, która wyrwała seta budowlanym, sprawiła, że to Koneliano, a nie budowlani awansowali i dobrze się stało tak naprawdę, no pomijając fakt, że powiem szczerze, że nawet jako posiadacz, jako człowiek z redakcji Kanal Plus, czyli posiadacz praw, to myślę, że dla siatkówki było lepiej, że tam awansowało Koneliano, bo budowlani z drużynami ze Stambułu raczej sztych, aby nie zrobili. No właśnie i przechodząc może płynnie do kolejnej polskiej grupy, grupa E i grupa E nie jest polską grupą tylko dlatego, że mamy tam Werwę Warszawa, Orlen Paliwa, nowa nazwa grupa zespołu. Grupa E to jest grupa Zaksy. Przepraszam, grupa D. Przepraszam, oczywiście Warszawa. Miałem na myśli grupę D, zaczęliśmy od grupy C, więc przejdziemy do grupy D, idąc tym alfabetycznym tokiem i no i to właśnie to mówię, to jest polska grupa nie tylko dlatego, że mamy tam reprezentanta Polskiej Ligi, czyli Warszawę, ale też polska grupa, no bo przyjedzie do Warszawy już wkrótce Perugia z Witalem Heinenem i Wilfredo Leonem. Najpierw też przyjedzie jeszcze Tour, która przyjedzie w środę i też ma sporo przedstawicieli polskiej ligi, no bo jest i Konstantin Cupkowicz, jest i Teromienko na środku, jest Nikola Rosard, także też drużyna, która myślę, że może sprawić dużo problemów w Warszawie, chociaż patrząc na to, jak oni są nakręceni, jak jest ten system gry bardzo dobrze ułożony, to myślę, że na tym etapie sezonu, kiedy jeszcze nie, bo wczoraj rozmawialiśmy o tym, że mieliśmy takie wrażenie na początku, że Bartek Kwolek łapie trochę zadyszki, że cały sezon reprezentacyjny, on był w Chicago, on był w Gdańsku, on był w Holandii na Mistrzostwach Europy i był w Japonii, że ten sezon może dać mu siwe znaki, tak? Wczoraj w pewnym momencie się obudził i myślę, że w tej dyspozycji Warszawy z tym systemem gry oni jutro za 3 punkty wygrają z Tour, a po 2 tygodniach przyjeżdża Perugia i to będzie wielkie święto. Perugia, która też, mam przynajmniej takie wrażenie, że lekko się z tymi problemami uporała. Wczorajszy mecz z Trentino widać było u nich już taką grę, jaką oni chcą grać, czyli bardzo skuteczni Leon Atanasiewicz. Fenomenalna gra Deczeko, który nawet z 4-5 metra te piłki dociągał do skrzydeł bardzo, bardzo dobrze. No i skuteczni środkowi Roberto Russo, który wszedł bardzo dobrze w buty środkowego, podstawowego, więc Perugia jest na fali znoszącej. A jeszcze parę tygodni temu było zupełnie inaczej, natomiast no jeszcze w międzyczasie, tak zwanym międzyczasie zawsze trzeba dodać podobno. Nie, w międzyczasie jeszcze czeka wyjazd do Lizbony Werwę, no i tam po prostu trzeba będzie się nie rozprężyć, dopisać punkty, bo Benfica przeszła jak burza przez całe eliminacje, też doskonale sobie radzi w lidze portugalskiej, więc z dużą ciekawością będziemy obserwować, bo to taki powiew świeżości. Natomiast, no mówię, ja wierzę w ten system gry Anastazjego. No mając tak zabezpieczone przyjęcie, jeśli tam odpukać, ktoś się nie posypie zdrowotnie, to jest zespół, który może sprawić nam niejedną miłą niespodziankę. Tak, tylko jak powalczyć jeżeli chodzi o przyjęcie, gdy na zagrywce staje Wilfredo Leon czy Aleksander Atanasiewicz, tak? No to będzie bardzo trudne i to będzie prawdziwy sprawdzian, bo tak mocno zagrywających drużyn w PlusLidze po prostu nie ma i to właśnie jest dla mnie zawsze fascynujące zobaczyć, jak polskie drużyny sprawdzają się z tymi najlepszymi, czyli właśnie z reprezentantami Ligi Włoskiej i reprezentantami Ligi Rosyjskiej. I trudno o lepszy sprawdzian, ale no tak jak w zeszłym sezonie, no to postać Bartosza Kurka na pewno przyciągała tłumy na Torwar. Taki myślę, że w tym sezonie właśnie Wilfredo Leon, Vital Heinen i samo to, że po prostu jest no będzie mecz Ligi Mistrzów, tak? No to tego w Warszawie jeszcze nie było. W Warszawie był tylko Puchar Challenge i to już dawno temu, gdzie chyba wtedy w finale za AZS-em Częstochowa grali warszawianie i chyba przegrali, wtedy nie zdobyli tego pucharu. A to jest Liga Mistrzów, tak? Więc bardzo jestem ciekaw tego, jak będzie wyglądać atmosfera, jak będzie też wyglądać zaangażowanie ludzi. Czyli tak, mamy trzy drużyny, czyli mamy tak Perugię, mamy Warszawę, mamy Tur i mamy Benfikę. Benfica to jest dla mnie też o tyle ciekawy projekt, że to jest drużyna, która już całkiem nieźle pokazywała się w tych pucharach niższej rangi w poprzednich sezonach i oni gdzieś tam powoli budowali drużynę. Oczywiście, no Liga Portugalska to nie jest jakiś poziom fenomenalny, ale no są nazwiska z Portugalii, które już zaczynają gdzieś tam budować swoją pozycję. No wystarczy wspomnieć o Aleksie Ferreirze w Zawierciu i ta siatkówka. To nie jest tak, że ta Benfica będzie, nie wiem, ogórkiem jakimś do ogrania, jeżeli można w ogóle tak, nie wiem, deprecjonować, czy po prostu, nie wiem, w jakiś sposób umniejszać ich rangę. To może nazwijmy, że nie będą takimi czeskimi Budziejowicami. Tak, no nie będą takimi czeskimi Budziejowicami, no bo to chyba jest najsłabszy zespół w stawce. No właśnie, Kuba, wiem, że ty też się przygotowywałeś trochę, jeżeli chodzi o tę grupę, no to czy nie wiem, czy może coś chciałbyś dopowiedzieć o pozostałych drużynach, z którymi zmierzy się Warszawa? Bardzo pokrótce, tak. Benfica przeszła jak burza, bodajże 1 set tracony. Zespół dosyć ciekawy. I to już pozamiatane było. Dokładnie, tak. To w tym ostatnim meczu w Zagrzebiu. Już po 2 setach oni się cieszyli i weszli rezerwowi, oni 1 set przegrali, drugi wygrali. Co ciekawe, jest tam Theo, znany nam z reprezentacji Brazylii, który w 2014 roku był w kadrze, która zdobyła 2. miejsce w Mistrzostwach Świata w Polsce. Natomiast to jest ciekawe, on jest rezerwowym, więc drużyna grająca taką trochę siatkówkę południowoamerykańską, czyli dosyć szybką, dużo grają pipe'em, sporo wykorzystują środkowego, też tego Austriaka, tutaj nie będę się pokuszał o jego... Ale trudny jest, tak. Dorfer. Szteta. No, Szteta. To powiedzieliście, ja nie silę się, nie znając niemieckiego na to. Dokładnie. No w każdym razie nas to czeka, mierzenie się na antenie. Nas to czeka, ale myślę, że mecz będzie ciekawy, bo będzie dość podobnie starają się grać jak Warszawa, mam takie wrażenie. Na Tur tak jak powiedział Żelek, trochę przyjęcie na razie kuleje. Nicolas Rosard też już w naszej Plus Lidze nie był orłem na przyjęciu. No i bez tego też tej gry, którą chcieliby grać, nie grają, więc jestem bardzo ciekaw tutaj, bo mam wrażenie, że Warszawa powinna obie te drużyny pokonać u siebie na wyjeździe. Jestem natomiast ciekaw ich pojedynku, bo to może być ciekawy pojedynek, no bo mamy wrażenie, że Perugia na pewno jest poza zasięgiem, a chyba Warszawa 2. miejsce i mam wrażenie, że tutaj, jeżeli uzbierają 12 punktów, to wyjdą. Tak, a 11 może nie starczy, więc lepiej nie ryzykować. Tak, 12 powinno ten awans dać, no to naprawdę jakiś tam duży zbieg okoliczności musiałby sprawić, że te 12 punktów nie wystarczy. No to znowu takie pytanie, no to teraz już nie będę odpowiadał, no to jaki układ tabeli i z jakimi punktami kończy Warszawa zmagania w grupie? No ja bym obstawiał 11-12 punktów i 2. miejsce. No tutaj myślę nie ma wielkiej matematyki, Anastazji myślę nie odpuści tym drużynom teoretycznie słabszym, tak jak mówimy o Tur i Benfice, natomiast no i ich rywalizacji też jestem ciekawy, bo to będą bardzo fajne mecze. Mówiliście o takich meczach dla koneserów. No to zapraszam, w 3. kolejce Tur Benfica. Filip, czy chciałbyś jeszcze coś dodać może o grupie D? Znaczy odnośnie Perugii, to jest taki zespół, który będzie inny we Włoszech, we włoskiej lidze, inny w Lidze Mistrzów ze względu na limity obcokrajowców. Chociażby problemy zdrowotne ma Fabio Ricci, nie wejdzie we włoskiej lidze, nie może grać, przez co Vital nie ma pełnej możliwości manewru w postaci rotowania chociażby przyjmującymi dobrymi zawodnikami jak Robert Techt i Olek Płotnicki, dlatego sądzę, że Perugia w Lidze Mistrzów może być znacznie groźniejszym zespołem aniżeli włoskie Serie A, dlatego sądzę, że z Warszawianami wygra oba spotkania, ale Werwa Warszawa poradzi sobie z pozostałymi rywalami, dlatego sądzę, że zdobędzie 12, ewentualnie 13 punktów, bo być może 1 punkt Perugii uda się urwać. No to tego życzymy Warszawie, bo to by oznaczało, że oni znajdą się w ćwierćfinale w swoim debiutanckim sezonie w Lidze Mistrzów. Grupa D omówiona, no to teraz grupa F, no to tutaj też F jak Filip, więc Filip, czyń honory. Znaczy grupa F? Grupa E. Nie wiem, jakoś, dobra, coś problemy. Ej, Filip. Tak, ej, Filip, zacznij coś mówić o grupie E. No to grupa E, powiedzieliśmy o dwóch poprzednich polskich zespołach, jest Sachsa Kędzierzyn-Koźle, grupa Azoty Sachsa Kędzierzyn-Koźle właściwie, jest VfB Friedrichshafen, jest KNA Rozellaria i Wojewodina Nowy Sad. I moim zdaniem Kędzierzynianie są znacznym faworytem tej grupy i uważam, że ich obowiązkiem będzie wygranie tych zmagań na poziomie grupowym. Najsłabszy zespół outsider Wojewodina Nowy Sad na pewno, a VfB Friedrichshafen i KNA Rozellaria wydaje mi się, że będą toczyć ze sobą wyrównane pojedynki. O ile Wojewodina to jest taki, można powiedzieć, trochę kopciuszek tej Ligi Mistrzów, to Friedrichshafen i KNA Rozellaria to są już dosyć uznane marki, od wielu lat występujące już w Lidze Mistrzów, chociażby taka ciekawostka o Friedrichshafen, oni wzięli udział we wszystkich 20 edycjach Ligi Mistrzów do tej pory. Także to sporo o doświadczeniu niemieckiego zespołu mówi, a oni też Ligę Mistrzów w ogóle w 2007 roku wygrali z zawodnikami w składzie jak Lukas Tichaczek chociażby, czy Jochen Scheps, czy też Markus Steuerwald, który ciągle w tym klubie jeszcze gra. Uznana marka, KNA Rozellaria takich dobrych wyników nie osiągała, ale od lat kojarzy, że grają w Lidze Mistrzów, także to będą solidni przeciwnicy, aczkolwiek Sachsa powinna sobie z nimi spokojnie poradzić. No i tam w tym Rozellarii też nam się nigdy łatwo nie grało. Pamiętam boje, jakie tam toczyła choćby z Krabełchatów. Nawet jak jako faworyt jechali, no to mieli problemy, natomiast no z Friedrichshafen miałem okazję być parę razy, także przepiękne miasto nad Jeziorem Genewskim, ale no tam się czuję, że ludzie oddychają tą siatkówką. Piękna taka siatkarska hala, w której bardzo dobrze się gra. Na Lidze Mistrzów często jest komplet, to jest zawsze święto i no i widać, że oni chcą się zawsze bardzo pokazać w Lidze Mistrzów, nie ma żadnego takiego ulgowego podejścia, no ale szlachectwo zobowiązuje. W gablocie puchar stoi. Nie ma wielu miejsc, w których siatkówka faktycznie pełniłaby tę rolę sportu numer jeden w tych takich, powiedzmy, miejscowościach, no, ciutkę większych. W Zawierciu. No tak, no, znaczy, no, jak tylko, że jakby Zawiercie było w Niemczech, to może i faktycznie bym powiedział, ale akurat piłka ręczna i piłka nożna zdecydowanie chyba najpopularniejsze w Niemczech, więc właśnie to Friedrichshafen jest takim nietypowym trochę ośrodkiem, który już wielokrotnie udowadniał, że po prostu, no tutaj wspomniałeś, Żelku, oddycha siatkówką. Ale jeżeli chodzi o obecny sezon, to jednak Berlin, bo gdzieś taka rywalizacja Berlin, VfB w ostatnich sezonach, no to jak na razie 29 na 30 punktów Berlina, no a VfB Friedrichshafen, no jednak tych punktów już trochę pogubiło, a jeszcze nie mieli tego bezpośredniego meczu, które zazwyczaj pozwala na ocenę tego, która z tych dwóch drużyn akurat prezentuje się lepiej. Więc to nie jest to też to VfB Friedrichshafen, które ułożył Vital Heinen, który tam, nie wiem, 30 chyba spotkań, czy ponad 30 spotkań z rzędu udało się wygrać, aż przyszła siekierka w postaci Zaksy i po prostu ograli wtedy w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Akurat przed tym sezonem znacznie skład się zmienił, bo wymieniono czwórka przyjmujących, nowy atakujący, znany plus Nikolaj Georgijew, także jeszcze kilku innych nowych zawodników, więc kompletnie przemodelowany ten zespół. Odszedł Vital Heinen, to na pewno duże osłabienie, który belgijski trener tam był przez 3 sezony i mimo, że trener dobry, krótko mówiąc, to ani raz nie zdobyli mistrzostwa Niemiec od 4 sezonów, to Berlińczycy sięgają po mistrzostwo Niemiec, także Friedrichshafen jest trochę poniżej. No i do tej pory zagrali 2 spotkania w Superpucharze Niemiec i w ćwierćfinale Pucharu Niemiec. Oba zakończyły się 3-0 dla Berlina, więc widać, że w tym sezonie raczej mistrzostwa też mogą nie zdobyć, zwłaszcza, że Witala Heinena zastąpił Michael Warm, niemiecki szkoleniowy. Nie jest to jakieś wielkie nazwisko. Okej, czyli nie mieliśmy specjalnych problemów i się zgodziliśmy, jeżeli o układ tych grup C i D. Dobra, już chyba alfabetycznie opanowałem moją małą zamotę. Natomiast jeżeli chodzi o grupę E, no to ja stawiam Zaksę oczywiście najwyżej, ale nie mam do końca pewności, kogo bym postawił na tych miejscach 2., 3, bo raczej Wojwodina Nowy Sad, no to jest drużyna, która chyba podobnie jak też te czeskie Budziejowice, może ACH, Wolej Ljubljana, to są takie drużyny, które ja bym chyba wskazał jako może najgorsze w tej stawce tych zespołów, 20, które grają. Chociaż dzisiaj to już może nic nie oznaczać, aczkolwiek jeszcze nie tak dawno temu, w 2015 roku Wojwodina Nowy Sad wygrała Puchar Challenge. I co ciekawe, na skrzydłach wtedy grali Michał Stankowicz, Milan Katic i Dražen Luburić. Wszyscy 3 zawodnicy przewinęli się przez Skrebełchatów. No nie wiadomo, oni też się musieli przepchnąć przez eliminację. Patrzyłem, śledziłem tę rywalizację niestety tylko na live-scorze z Szachtiorem Soligorsk, także no łatwo im nie było, a jednak weszli, przepchnęli się do tej Ligi Mistrzów, a pamiętajmy, no, że chociaż w Serbii siatkówka nie jest numerem 1, no to ta odbojka jednak produkuje, co roku systematycznie dostarcza nowych talentów. Powiem szczerze, że nie wiem jeszcze nic o Wojwodinie i miałem takiej potrzeby, a jeszcze piłka jest cały czas na głowie, będę się w to zagłębiał, natomiast no tak patrząc na wyniki i doceniając to, że przeszli eliminację, to nie można, myślę, tego klubu lekceważyć. Tak, no też gorący teren, to tradycyjnie te bałkańskie, jak już wspominaliśmy o tureckim terenie, no to na pewno też te Bałkany. Co prawda bardzo często jest tak, że w tych okresach zimowych gdzieś powiedzmy, czy kibice tych klubów wielosekcyjnych robią taką atmosferę kocioł nieprawdopodobny, to można przypomnieć Panathinaikos, jak swego czasu gdzieś był bardzo też mocnym graczem, jeżeli chodzi o europejską siatkówkę. Nie wiem, czy Crvena Zvezda, czy Partizan, no to pewnie byliby kibice, którzy naprawdę mogliby zrobić atmosferę, która no mogłaby sprawić, że nogi... Tak, czy nawet ŁKS Łódź, no to jest chyba idealny przykład, tak, no to upanie, to myślę, że trochę zaskoczeni są przyjezdni za każdym razem, jak wchodzą na halę, w której gra ŁKS Łódź i mają okazję obserwować to, jak ci kibice potrafią być zaangażowani. No właśnie, czyli KNAK czy VfB Friedrichshafen? Moim zdaniem KNAK, bo widać po Friedrichshafen, to co przytoczył te mecze Filip, widać ubytek Takwama, Bołądzia, Protopseltisa. Widać, że brakuje tych zawodników i tego systemu gry, który oni mieli. Także mam wrażenie, że KNAK powinno zająć drugie miejsce, ale chciałbym, bo patrząc na to, jak będą polskie drużyny pewnie też na drugich miejscach, żeby po prostu tych punktów mieli niewiele, żeby potracili, no żeby nie zajęli jednego z 3 miejsc. A tak teraz pogadaliśmy już o wszystkich polskich drużynach, to może czas potypować, kto według nas wygra tą Ligę Mistrzów. To może ty, Piotrek. No bardzo, bardzo interesujące pytanie, no to właśnie może jeszcze trochę składy grupy A i grupy B, uzupełnijmy może tę dyskusję, tak? Uciekłeś od odpowiedzi. Nie, ja po prostu chciałbym, żeby nasi słuchacze mieli też wiedzę na temat tych drużyn, które mogą powalczyć, tak? Czyli ta grupa A to jest grupa włoska, tak? Włoska, tak jest. Tak, czyli tutaj mówimy o Lubecz i Witanowie, mówimy o Trentino, a dalej grupa, drużyn... Tak, czeskie Budyjowice i Fenerbahce Mariusza Sordyla. No i grupa B, czyli mamy Kuzbas Kemerowo, Fakieł Nowy Urengoj, Berlin, Ljubljana. Berlin i ACH Wolej Ljubljana. No i no 4 drużyny, o których no jakby jeżeli bym o nich nie powiedział, no to trochę bym się wystawił na strzał, no bo wydaje mi się, że na pewno Lubecz i Witanowa to jest taka drużyna, która tym faworytem zdecydowanie powinna być. Trochę niżej w tym sezonie stawiam Zenit Kazań. Nie jestem do końca przekonany o sile Kemerowa czy Fakiełu Nowy Urengoj. W sensie nie mówię, że to nie są bardzo mocne drużyny, tylko że ja nie wiem po prostu, czy one będą w stanie powalczyć, no, jednak z superstars, których mamy w czołowych drużynach Serie A. No Zenit Kazań oczywiście, jeżeli oni doszliby do tej swojej formy, no to cały mamy Enkapeta, Michajłowa i Sokołowa, tak? No to są skrzydła naprawdę na nieprawdopodobnym poziomie, no tylko, że no Michajłow na przyjęciu nie radzi sobie tak dobrze, więc jeżeli miałbym udzielić odpowiedzi, no to raczej stawiałbym na Lubę, stawiałbym na Lubę Civitanową, bo wydaje mi się, że po prostu jak na razie prezentują się po prostu lepiej od Perugii, wydają mi się być bardziej kompletną drużyną, jak o nich myślę, niż o Perugii, w której no jednak Pippo Lanza troszkę odstaje. To prawda. Znowu się muszę z tobą zgodzić, choć lepiej byłoby podjąć jakąś polemikę, natomiast no patrzę już, bo przygotowuję się z myślą o tym środowym meczu o 13 bodajże polskiego czasu. Już zaprosimy Państwa na antenę Kanal Plus Sport. Z Danielem Plińskim będziemy komentować ten mecz, więc siedzę troszeczkę. To są bardzo mocne drużyny i Kuzbas i Fakieł, natomiast ich problemem jest i będzie logistyka. Tego się nie przeskoczy, bo myślę, że po prostu nawet najgorsze losowanie pod względem sportowym, każdy z prezesów, każdego klubu w Lidze Mistrzów wziąłby w ciemno, byle nie trafić do grupy z jednym z tych zespołów Kemerowo albo Urengoj. Natomiast no Berlin i Ljubljana no kumulację niestety dla siebie trafili. Będą cierpieć, bo to jest piekielnie ciężkie dla sportowca polecieć w jeden dzień, wrócić 2 dni później. 5000 kilometrów, no to jest naprawdę bardzo dużo. I ci gracze z tych drużyn rosyjskich, oni będą mieli to co tydzień. Także no dopóki nie trafią takiego losowania po wyjściu z grupy, bo zakładam, że obie te drużyny mogą wyjść z grupy, gdzie będą mieć drugi mecz na wyjeździe, to można zaryzykować, że będą się liczyć w walce o czołowe lokaty, bo jeśli będą grać drugi u siebie, no to naprawdę po takiej podróży są w stanie w lutym, marcu na dalekim rosyjskim wschodzie są w stanie napsuć krwi absolutnie każdemu. Tak, w ich przypadku będzie po prostu kluczowe losowanie, czy pierwszy mecz grają u siebie, czy pierwszy grają na wyjeździe. Tak, czyli w Rosji modlą się o to, żeby ten rewanż był u nich, a cała pozostała Liga Mistrzów raczej modli się o to, że jeżeli w fazie pucharowej będą się musieli zmierzyć, to raczej liczą na to, że po prostu ten rewanż będą rozgrywać u siebie. No trochę niesprawiedliwe to jest z tym rewanżem, no ale no tak po prostu jest, tak trzeba te dwumecze rozgrywać, ktoś musi być gospodarzem, ktoś musi. Chociaż też rok temu Traf Gdańsk fantastyczny mecz zagrał w Kazaniu. Nie jest tak daleko. No też prawda, oczywiście dużo bliżej, natomiast no, przeciwnik był wybitny i też życiowy mecz Nikoli Michajlowicza wtedy. Pamiętam do dzisiaj jeszcze jako człowiek z Gdańska tą piłkę w górze w czwartym secie Muzaja, no bolało strasznie. Nie wiem, czy ktoś jest w stanie zatrzymać Lubę. To jak zaczęli, to jak wyglądają z De Giorgim, który... Jedyna rzecz to jest taka, czy on grając tą jedną szóstką z małymi zmianami, czy jest w stanie cały rok, oni są w stanie pociągnąć, ale chyba tak, przy takiej sile na skrzydłach, przy Bruno w takiej formie, Simon, który też na środku no nie daje za dużo pograć Mateuszowi Blinkowi, no to ja myślę, że nie ma na nich sposobu, żeby ich zatrzymać. Jestem bardzo ciekaw też, co pokażą w ten weekend, tak? W klubowych mistrzostwach świata. Czy znowu pokonają Zenit? Czy taki będzie finał? Jestem ciekaw. Civitanowa to zespół, który jako jeden z trzech w ciągu ostatnich 20 lat w Serie A ma szansę zakończyć pierwszą rundę w fazie zasadniczej bez porażki. Wcześniej Trentino i Sicily Treviso. Taką sytuację miało miejsce. Także no, Civitanowa bardzo dobry start sezonu. Trochę inaczej niż Perugia, ale rzeczywiście no, wąski skład na skrzydłach może być pewnego rodzaju problemem dla Włochów, także jeśli miałbym wskazywać swoich faworytów do wygrania Ligi Mistrzów, na pewno będzie to włoski zespół, a waham się pomiędzy Civitanową a Perugią. Żelek? To jeszcze twój typ? Podpisuję się, natomiast no mówię, absolutnym kluczem będzie uniknięcie rewanżowej podróży na rosyjski wschód, bo no, we własnej hali tam, no mówię, już... Cała ta logistyka, a miałem przyjemność no, w paru takich podróżach siatkarskich dalekich uczestniczyć i wiem, jak wyglądają ci dwumetrowi faceci, jak po tylu godzinach wysiadają z samolotu, trzeba się zregenerować, no troszkę przypominają jeszcze po zmianach stref czasowych takie zombie na tym porannym rozruchu następnego dnia, a no pamiętajmy, że w Polsce nie wsiądą do tego samolotu wypoczęci też, tylko będą mieć w nogach no naprawdę dużo grania, więc to jest tutaj moim zdaniem niezwykle istotne, no natomiast to, co powiedzieli o tym Treflu, to nawet jak ostatnio z Piotrkiem Olenderkiem rozmawiałem, przyszedł tutaj już popracować troszkę z tym naszym systemem Piero, zapoznać się z nim, zobaczyć jak Daniel i Milena przygotowują rzeczy do magazynu, to Piotrek mówi, ale muszę wam coś powiedzieć, panowie, po prostu do dzisiaj mam ciary, jak słyszę wasz komentarz z tego meczu z Kazania, no bo my tę piłkę Maćka Muzaja, którzy są fantastycznie sobie radzi w Rosji, no widzieliśmy, nie wiem, z 8-9 metrów. To była piłka taka, po której no już skakaliśmy w górę praktycznie. No. Daniel trzymał krzesło, żeby mi się nie przewrócił. Także jak miałbym wskazać taki najbardziej pamiętny mecz z poprzedniego sezonu, który miałem przyjemność komentować, to jest ten, a później długo nic, bo no nie wiem, może jeszcze zmagania z Kryz z Zenitem, ale no to było coś niesamowitego w Kazaniu. Muzaj taką samą piłkę skończył w 5. secie, który dał ten super tiebreak, nie? Taką identyczną praktycznie, więc szkoda. Tak, no to no, gdyby nie Maciej Muzaj, to w ogóle nie rozmawialibyśmy o tej piłce obecnie. No ale właśnie, no to może już... Ale Szod też robił, no i Michajlowicz i Szod, oni robili tak, świetną robotę. Tak, no tam wszyscy zagrali małego szlema. Tak, wszyscy zagrali małego szlema. To są takie mecze, które no akurat takiemu zestawieniu siatkarzy być może trafiają się, no niestety, raz na kilka lat, akurat takiemu zestawieniu personalnemu. Dobrze, czas goni. To jeszcze ostatnie pytanie z mojej strony, to gdzie w tym wszystkim polskie drużyny? Mówimy wyjście z grupy dla Zaksy, tak typujemy. Może druga drużyna, może trzecia drużyna też będzie miała okazję zagrać ćwierćfinale. Nie skreślamy ich szans, no ale czy to tylko ćwierćfinał? W ankiecie przedsezonowej mieliśmy takiej małą zabawę w Jasnowidza Plus Ligi i zadałem tam pytanie o to, do której rundy dojdą polskie drużyny. No i zdecydowana większość widzów powiedziała, najlepsza polska drużyna, do której rundy Ligi Mistrzów dojdzie. No i zdecydowana większość respondentów odpowiedziała, że ćwierćfinał. I myślicie, że to jest koniec? Ćwierćfinał i koniec? Losowanie. Jeszcze raz losowanie w ćwierćfinale. Jak trafią na Lubę, to nie awansują. A jak na przykład trafią rosyjski zespół rewanżu siebie, no to kto wie, no może trafią kogoś słabszego. Pamiętajmy, że każda drużyna będzie miała potencjalnych 7 rywali, no więc Nawet jak odrzucimy trzy rosyjskie i jak odrzucimy trzy rosyjskie i trzy włoskie, no to jeszcze ktoś zostanie. Na przykład właśnie drugi zespół polski. Tak, może trochę jak to z tymi... Ja myślę, że jest szansa na półfinał. No jest szansa. No. Tak. Trzeba wierzyć, trzeba walczyć i tyle. Tak, więc no, trudno tę szansę wierzyć, jeśli chodzi o spotkanie z Perugią. Mogą trafić na siebie polskie drużyny. No tak. Nie wiadomo, czy byłoby to dobre, czy złe zresztą, to co mówi Filip, że mogą trafić na siebie. Czyli dużo zależy od losowania. Jak na razie liczmy na to, że te trzy polskie drużyny zameldują się w ćwierćfinale, a dalej no to już los pokaże. Oczywiście, czy będziemy mogli liczyć na coś więcej niż ćwierćfinał. Ja powiem tak, że trzy drużyny wchodzące do ćwierćfinału to już by oznaczało dobry sezon plus ligi i to jest naprawdę do zrealizowania, no a potem to... Mam wrażenie, że plus liga z sezonu na sezon staje się coraz mocniejsza, ale dystans do tych najlepszych drużyn mam wrażenie, że z sezonu na sezon niestety się coraz bardziej pogłębia i mówię o finansowym i o sportowym, czyli no, bardzo trudno jest nam nawiązać rywalizację z tymi drużynami najmocniejszymi, czyli być może mamy najrówniejszą ligę, mamy ligę naprawdę bardzo dobrą, no ale nie wytrzymujemy tego bezpośredniego porównania, więc no chyba wszystkim widzom, którzy będą mogli na antenie Kanalu Plus obejrzeć te spotkania Ligi Mistrzów, życzę po prostu emocji takich, jak był w stanie sprawić Tref Gdańsk z Zenitem Kazań, tyle że żeby te zwycięskie ataki, ostatnie piłki udawało się kończyć i skutecznie i żeby polskie drużyny wygrywały też z tymi mocarzami, bo tych spotkań z mocarzami też na pewno kilka w tym sezonie będzie. Dzięki Żelek za dzisiaj. A przyjemność po mojej stronie, naprawdę, było mi bardzo miło. Nam również było bardzo miło, mamy nadzieję, że też wam się podobało i dziękujemy. Dziękuję Piotr Złoch. Dziękuję Kuba Lewandowski. Dzięki Filip Kurfanty. No trzymajcie się i róbcie dalej dobrą robotę, bo jak jadę samochodem, ja nie jestem fanem podcastów, ale jak jadę samochodem, to zdarza mi się was włączyć. No mówię, duży ładunek wiedzy, także mam nadzieję, że jeśli siatkówka zostanie, to serio, coś się odezwie. Dzięki, no nawet możemy posłużyć jako przygotowanie dla komentatorów, myślę. Nie, no nie wykorzystywalibyśmy was w taki sposób, coś bardziej, że tak powiem, godnego byśmy wymyślili. Super, dzięki Żelek i do usłyszenia już wkrótce.